This is a cheesecake nowojorski. Natalia, Natalia, Natalia w Brooklynie. Ona nigdy, nigdy w naszej pamięci nie zginie. Dzień dobry Państwu, witamy z Brooklynu tym razem. Znasz taką piosenkę? Natalia, Natalia, Natalia w Brooklynie. Nie, ale chyba śpiewałeś mi już. To jest most, który się nazywa Manhattan Bridge, a ulica nazywa się Washington Street. I no to jest taki znane pocztówkowe miejsce na ładne zdjęcia. Dużo ludzi tutaj przychodzi, żeby sobie foteczkę cyknąć. Nie jest łatwo tu zrobić ładne zdjęcie, kurde. Jest, ten widok jest naprawdę ładny i takie mam wrażenie, że te wszystkie zdjęcia, co tu robimy i co tu ludzie robią, nie oddają sprawiedliwości tej architekturze. Jest tu naprawdę, kurczę, ładnie. Ta część Brooklynu, na której jesteśmy teraz, nazywa się Dumbo i tutaj w tej okolicy to jest takie centrum Brooklynu, można powiedzieć, i pierwsza okolica, która została tak solidnie zgentryfikowana, znaczy ceny tutaj bardzo wzrosły przez ostatnie paręnaście lat. Ta okolica przeszła wszystkie fazy od bycia bardzo hipsterską, artystyczną, aż po bycie jedną z najdroższych okolic na świecie. Część tutaj jest porównywalny z częściami Manhattanu. Za małe mieszkanko można zapłacić 5000 dolarów miesięcznie. To jest taka stara dzielnica portowa, gdzie dawniej były magazyny i takie różne industrialne budynki, które teraz zamieniły się w bardzo takie porządne lofty. Ciekawa postindustrialna architektura połączona z hipsterskimi kawiarenkami i restauracjami. Hipsterskimi, no to już nawet nie jest hipsterskie, bo było 15 lat temu, czy 10 lat temu. Bardzo ładne miejsce. Starsi Nowojorczycy podobno to pamiętają właśnie jako miejsce, gdzie nie chcesz się zapuszczać. To trochę jak krakowski Kazimierz albo Podgórze sprzed tam 20 lat. Dołączyła do nas Magda kolejny raz. Będziemy sobie zwiedzać. Wow, jak ładnie. A jak to się nazywa w ogóle? Ta dzielnica Brooklyn Heights. Brooklyn Heights. Tu mieszkał Truman Capote. Ostatnio ten dom został sprzedany za 12,5 miliona. Był przeznaczony do remontu, także tak okazyjnie. Za 12,5 miliona. Nawet dynie tutaj wyglądają bogatsze. No. Pewnie te dynie tak po 5000 dolarów są. Nie takie proste pomarańczowe, tylko takie ładniejsze. Jak tutaj jest cicho w ogóle. Tak po miesiącu prawie siedzenia na Manhattanie doceniam, że jest nagle ulica, na której nic nie jeździ, nic nie trąbi. Że stąd bierze się popularność na przykład tej okolicy wśród bogatych ludzi. Wysokość budynku One Mountain Center jest dokładnie takiej, jakiej były dwie wieże bliźniacze. Natomiast tym metalowym czubkiem stopa ma 1776 stóp wysokości, czyli data uchwalenia Deklaracji Niepodległości. Szalenie zmienicze. Czegoś mi brakowało w dotychczasowych eskapadach po Nowym Jorku. Brakowało mi bycia na statku. Na statku jest fajnie być. Ale dużo ptactwa. Kurczę, są takie tutaj taksówki wodne, można sobie popłynąć rzeczką. Strasznie szybko to jedzie w ogóle. Jest bardzo sensowny sposób przemieszczania się przez pół miasta. Jedziemy teraz na Greenpoint.
także Greenpoint. Po stronie Brooklyn, Brooklyn będzie mi się mieszać angielski akcent i polski. Greenpoint to jest oczywiście okolica w Nowym Jorku, która jest z Polską bardzo kojarzona, ale może o tym nie będę mówić, bo o tym Kasia robi film tutaj na swój kanał, więc nie miałbym serca zajumać kanału, znaczy tematu. Jakie w ogóle miejskie klimaty, patrzcie, jaki... Podoba mi się ten kolorek w tle, taki krzysiowy kolorek. Jesteśmy w barze mlecznym. Kotlet skóry na wino z kosło do tego i buraki. I rosół na wino z tego. Kurde, no nie spodziewałem się czegoś takiego tutaj w Nowym Jorku. Normalnie, centralnie bar mleczny. Kurde, naprawdę smaczne, naprawdę dobre. Mamy tutaj wielką pyzę. Nazywa się w menu kartacz. Flarki. Flaki to mi się kojarzą z tym warsem w pociągu. Faktycznie no bo ja lubię flaczki w pociągu, nie wiem czemu. Dużo żarcia zamówiliśmy. Ale dobre, nie? Powiem wam, że pierożki ruskie w barze mlecznym Pyza w Nowym Jorku naprawdę są pyszne. Dziewczyny sobie tam kręcą. Fajnie tutaj, bardzo ciekawy jest ten Greenpoint. Zobaczycie sobie na filmiku Kasi więcej atrakcji niż bar mleczny. Tak się nagrywa pożegnanie. Dziękujemy. Pa, pa. Kanie, pa. Podoba ci się w tej okolicy? Bardzo. Gdybym mieszkała w Nowym Jorku, to chyba gdzieś tutaj, bo... Czyli Williamsburg. Ale sam Williamsburg, tak w centrum, jest dosyć głośno na wybrzeżach Williamsburg. Jesteśmy teraz między Williamsburg a Greenpoint. Tutaj jest tak, no w sumie tak. To już jest Williamsburg. Tak? No. Szymański. Ceny nieruchomości. Kawalerka na Williamsburgu około $1,000,000. Dwa pokoje do wynajęcia na Williamsburgu $2,600 miesięcznie. Bardzo apetycznie to wszystko wygląda. To jest taka bardzo popularna cukiernia w East Village, która przypomina mi bardzo takie delikatesy, które na rynku w Krakowie są, albo były. Ale te ciastka wyglądają tak jak z polskiej cukierni. Jest kremówka, jest jakaś tam herbatka, rura z bitą śmietaną. Ale ładnie pachną choinki. Wam się tu pewnie wydaje, że to nic, ale nie czułem zapachu choinki takiej świątecznej od paru lat, bo w Tokio nie ma ich w ogóle. A jak są, to plastikowe, więc nice. Pozostaje życzyć wam dobranoc.